Siemano, w podsumowaniu pierwszego dnia Electronic Games Party jest z nami Bartek, który pomoże nam tutaj wszystko podsumować. Dokładnie tak. Żeby nie przedłużać, ale jeszcze wam pokażemy, kamerzysta się obróci, tam na rzutniku rozgrywane są finały w PESA. Nie wiem, nie widzę w tej chwili wyniku. Jak obstawiasz? Myślę, że będzie 2-0 dla przeciwnika Diego, bo był zbyt pewny siebie. Ale niestety nie wiem, jak się nazywa, więc nie obstawiam na Diego na pewno. No dobra, to my tutaj weźmiemy nasze tajne notatki. No to na sam początek pokażemy wam, co działo się na 30 minut przed rozpoczęciem Electronic Games Party 2011. Dobra, witamy serdecznie, my idziemy już od razu, witamy serdecznie w trzecim naszym dniu, a w początku całego EGP. Wszystko zacznie się dokładnie za pół godziny. Przejdziemy teraz przez weryfikację, tu trochę się już przerzedziło. O, widzicie, jest sporo ludzi. Przychodzimy sobie tylko i wyłącznie za sprawą naszych przepustek. Jesteśmy na hali, po której od dwóch dni pamiętaliśmy się. Teraz zobaczycie, to wszystko jest podpalane. Nie, to jeszcze nasz Black Ops, który jest w niedzielę, jeszcze nie jest odpalony. Jeszcze nie widzieliśmy za bardzo go w akcji. Przejdziemy się tutaj od kwadratów 5x5 w Counter Strike'a. Może nawet możemy tu wejść, jak nas nie pogonią. Nagrody już możemy pokazać, bo właściwie impreza się zaczęła. Nagrody są przekozackie. Nie wszystkie chyba są tu nawet wystawione. Komputery wszystkie są podpalane. Listy zawodników są też powywieszane. Pokażemy wam listę zawodników, listę grup właściwie. Tutaj na naszej planszy ładnie wszystko mamy wypisane, nie będę czytał, bo nie wiem, jak się niektóre nazwy wyczytuje. Tutaj Counter-Strike 2x2 jest w tej chwili uruchamiany, dziewczyny z US będą tu, grać. Tam Need for Speed Hot Pursuit, z tego co widzę, uruchamiany jest na telewizorze pod PES-em. Tu mamy PES-a. Zobaczcie. Dzisiaj, czyli sobotę, będziemy mieli na tych stanowiskach tylko i wyłącznie PES-a, w niedzielę Tekena, to wam pokażemy tutaj wszystko w akcji dzisiaj. Oczywiście Wii to tylko tak machniemy, bo już wszyscy o tym wiedzą. A także na tłum ludzi, który zebrał się na trybunach. Tu jeszcze mamy stanowisko 5x5 do Modern Warfare, w tej chwili jeszcze wszystko jest powyłączane. Wczoraj na wieczór było włączone, nie udało nam się nakręcić niestety materiału. Ale na pewno dzisiaj pokażemy wam wszystko w akcji, jak to wszystko tu będzie rozegrane. Zagadamy z paroma adminami, mamy taką nadzieję. Need for Speed Hot Pursuit, czyli coś co naszą uwagę tu przykuło. To było nasze szybkie wejście na 20 minut przed otwarciem EGP. Zobaczcie, co tu się dzieje. Weryfikacja trwa w najlepsze. My idziemy jeszcze ogarnąć całą sytuację, a już za chwilę będzie kolejne wejście. Zobaczycie cały mega materiał, więc do zobaczenia później. W tamtym roku był gracz Tegadyneo. Kogo w tym roku udało wam się sprowadzić? W tym roku na naszym turnieju, jeśli chodzi o Counter-Strike'a, mamy zespoły takie jak Team Onyx, Universal Soldier, a także BenQ Delta Esport. Myślę, że konkurencja jest bardzo duża, co widać po zachowaniu graczy i wielkim napięciu, które tutaj panuje. Parę okrzyków już mieliśmy tutaj za sobą, przed chwilą się team zmieniał. Powiedz nam jeszcze coś o nagrodach, które można tutaj zdobyć, bo jest sporo imprez. Prócz Counter-Strike'a jest jeszcze sporo innych gier. No to co można wygrać? Tak jak powiedziałeś, jest sporo gier, do których można zaliczyć oprócz Counter-Strike'a także PES-a 2011, Tekena, a także Call of Duty. I udało nam się pozyskać kilku bardzo ważnych sponsorów, dzięki czemu pula nagród pieniężnych wynosi 25 tysięcy złotych. Dodatkowo jeszcze są puchary, które myślę, że nadają specyfikę całego turnieju. I dodatkowo mamy jeszcze nagrody rzeczowe, które ufundowała firma Rokat. Są to myszki, klawiatury, podkładki, podmyszki, a także firma Epson, która dała nam drukarki dla graczy. Ile w tym roku ludzi przewinie się przez imprezę?
Szacujemy, że w ciągu tych 2 dni przewinie się ponad 1000 osób, dlatego że mamy też atrakcje dla ludzi z okolicy, są darmowe konsole Nintendo, Wii, gdzie każdy może podejść i sobie pobawić się, dlatego tak jak mówię, szacujemy, że 1000 osób spokojnie w ciągu tych 2 dni przewinie się przez naszą halę i przez turniej EGP. No i tak, wynik naszego kolegi się sprawdza. Jest w tej chwili 2-0. Zobaczymy, co będzie dalej. Obserwujemy nadal zdarzenia. W międzyczasie podam wam wyniki, które tutaj z rozgrywek w Modern Warfare, które miały miejsce na stanowiskach. Czytaj. Z grup wyszły zespoły Pro Gloria Gentis, Alsen Team i CFO. Tak, CFO, a w międzyczasie też odbył się konkurs ekologiczny, na którym nasza kamera była i tutaj Bartek ma więcej informacji na ten temat. Konkurs ekologiczny związany był z recyklingiem elektrośmieci, sprzętu elektronicznego, ściągnął on sporo graczy. Myślę, że było to związane również z nagrodami, które były cenne. Były to wysoki sprzęt dla graczy, równowartość nagród wyniosła ponad 1500 zł, dlatego myślę, że 50 osób, które wzięło udział w tych zajęciach, to bardzo dobra liczba jak na taką fajną imprezę. Konkurs oczywiście był częścią naszego wydarzenia, które ma tutaj miejsce na hali i myślę, że wielu myślało, że jest niewarto w nim uczestniczyć, jednak okazało się, że warto i było wielu zawodników, którzy to zrobili. No, nasze kamery również tam były, żałujemy, że nas nie mogliśmy być, no ale w tym czasie kręciliśmy drugie wejście, które właśnie wam pokażemy. Siemano, drugie nasze wejście, 16:57 na zegarku, czyli tutaj impreza w pełni trwa. Stanowiska z PES-em na PS3, 2x2 już jak widzicie zostały odpalone, wszystkie 4 działają. Tutaj za nami już pokazywaliśmy Motorsport na Xbox 360. Forza Motorstorm. Co ja mówię, nie poprawiasz mnie, idziemy. No, jak widzicie, jest nadal tłoczno, choć trochę już luźnie się zrobiło. Tutaj mamy chłopaków z Modern Warfare 5x5. One shot, one kill. Na plecach wypisane. Idziemy dalej. Wii Boxing chyba się już zakończył. Ekipa z EGP odpoczywa na fotelach, proszę zobaczyć tutaj. Jak widzicie, jakieś wiadomości nadal są podawane. Rozgrywki w PES-a, z tego co widzę tutaj na tablicy, już się kończą. Zostały jeszcze 4 grupy i właściwie po raz, trzy mecze. 3 mecze i PES mamy zakończony. Tutaj 2x2. Ta mini turniej w Counter-Strike'a. Grały dziewczyny z US-u, gdzieś mamy materiał, ale gdzieś, no właśnie gdzieś mamy materiał, poszukamy go. Może tak, wywiad też? Nie, zaraz. Counter-Strike. Nie będziemy mówić na grupy. Tutaj koledzy chcieli wywiad, to może przejdziemy. Siemano, co to porabiacie? Gracie w coś? No, w PES-a, no akurat czekamy teraz na losowanie drugiej rundy, no zobaczymy jak pójdzie, no na razie jest, uważam, pozytywnie. Brat tutaj przyjechał ze mną obserwować, no także no nie narzekam. Fajna ta oprawa jest, ogólnie dobrze to zorganizowane jest, no także no nie wiem co jeszcze do tego dodać. A brat jak ocenia imprezę? Bardzo fajnie mi się wydaje, że kurde wszystko jest na poziomie, no. No to idziecie jeszcze tutaj obserwować Counter-Strike'a, czy coś w tym stylu? Znaczy wiesz, to na razie tam nie chcę podchodzić, no nie przeszkadza ten chłopaku, no bo wiesz, bo to jest koncentracja, no tutaj na razie ja się koncentruję na PES-ie, na swojej grze. No myślę, żeby do domu przyjechać z tym 1000, no ale to tutaj widzę, że... Trzymamy kciuki. Dosyć mocna ekipa się pojawiła, także no to nie będzie łatwo, no to... Jak mógł pozdrowić, to pozdrawiam mekanów, także no i wszystkich moich znajomych z FKF-u, no. No to wielkie dzięki. No, przejdziemy jeszcze do tego kontera. Siemano. Możemy się wepchnąć? Dzięki. Jak tam rozgrywki idą?
Mamy lekkie opóźnienia, ale dajemy radę. Czyli która to jest grupa tej chwili gra tutaj? Kto gra? Może o tak. Teraz kończy się grupa... Grupa trzecia chyba, tak? Bo tutaj grupa trzecia, nie, grupa trzecia grupa wszystko. Trzecia już jest jeden wynik, tutaj tego brakuje, tak. Czyli chłopaki grają, tak? I zaczynamy grupę z piątą. No to... Gra szósta, zaczynamy. No to powoli już widzę, tutaj już także skończyli, tak? Tak, Whiplash wyszedł z WND. Whiplash z pierwszej grupy i WND, tak? Wyszli. Alfa. A dogrywka z drugiej? Właśnie tutaj Silesia Giants niestety pojechała do domu. I powiedzmy, że oddali slot wyborowy, chociaż tutaj będą na pewno napisać na forach, żeśmy to przez nas, ale trudno. No to nieciekawie, no to dzięki wielkie. Ktoś to przejdziemy, pokażemy wam, jak się chłopaki koncentrują, nie będziemy strasznie im tutaj przeszkadzać. No to poprosimy kamerzystę, żeby rzucił okiem. Rzucił okiem na mnie. I za nami również, tutaj chłopaki kończą, tak jak już nam wspomniał admin kontera. Po tej stronie proszę. No i mniej więcej tak to wszystko wygląda. To jest nasze drugie wejście. Zrobimy jeszcze trzecie, jak już wszystko to się pokończy i będą tutaj przygotowania do jutrzejszego dnia, bo jutro będzie odpalony Tekken, a także Black Ops, więc do usłyszenia już w następnym wejściu. Za nami finał PSA 2011. Tak jak przewidywałem, Damianos, znamy już jego nick, wygrał 2-0, czyli moje prognozy się sprawdziły, a z nami jest zawodnik o nazwie Wesoły, który zajął trzecie miejsce. Powiedz nam, jak oceniasz tegoroczny turniej w PSA? Znaczy tak, do Kumnic przyjechałem pierwszy raz. Dawno nie było takiego lana, że było ponad 100 osób, 120 osób, to jest naprawdę duża ekipa. Poziom bardzo wysoki. I ogólnie cieszę się, że doszedłem tak daleko, to jest mój ogromny sukces. Pierwszy mój praktycznie znaczący sukces na PS scenie. Bardzo się cieszymy, również Ci kibicowałem, dlatego cieszę się, że trzecie miejsce jest Twoje. Dziękuję bardzo. Powiedz nam, skąd Ty jesteś, bo widzę, że należysz do jakiejś ligi. Ja jestem z Łodzi, a ogólnie przez kolegę Shakera jest organizowana Złota Liga i jestem w klanie Centrum. Bardzo się cieszymy. Czyli co? Następny rok, jeżeli będzie impreza, pojawisz się? Myślę, że tak. Będę bronił trzeciego miejsca, ale z ambicjami na więcej. Mamy taką nadzieję. A co uważasz o nagrodach, które czekają na zawodników? Dosyć atrakcyjne nagrody. Naprawdę organizacja w porządku, także na plus. Impreza na plus. Warto było przyjechać i postarać się wygrywać. Tak, warto było, bo naprawdę cieszę się z tego wyniku, bo ogólnie jestem pecetowcem. Wiadomo, troszeczkę inna jest gra na playce, jest okej. Bardzo się cieszymy, życzymy dalszych sukcesów, a my już czekamy na wręczenie nagród. Dzięki.